Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Dzień dobry Państwu. Sylwia Ciźla. To jest druga część spotkania z moim gościem, przyrodnikiem Jackiem Karczewskim w programie Biosfera w studiu Braci Sekielskich. W pierwszej części rozmawialiśmy o realnym zagrożeniu wymarcia bardzo popularnych gatunków ptaków, a w tej będą to opowieści o ptakach, o tym, co nas z nimi łączy, a jak się okazuje, łączy nas wiele. Czego dowiedziałam się z książki Jej wysokość gęś, opowieści o ptakach, którą poczynił mój gość, Jacek Karczewski, przyrodnik, ptasiarz ze stowarzyszenia Jestem na Tak. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry, witam ponownie. Jacku, dlaczego jej wysokość gęś? Czy te ptaki są Ci szczególnie bliskie? Tak pięknie o nich piszesz, że sobie pozwolę zacytować. Wielka poruszycielka, najbardziej szara z szarych, najbardziej boska z boskich. Tak, to dlatego, że, że gęsi kojarzymy zwykle jako ptaki niezbyt atrakcyjne. No bo, tak, szara gęś, tak, po prostu. Szara a ty piszesz, gęś, boska. Taka siwucha. No bo jak się ma gęś do pawia? Ale po pierwsze właśnie boska, dlatego że gdybyśmy się cofnęli kilka tysięcy lat, to okazałoby się, że nasi przodkowie, a właściwie nie tylko nasi, nie tylko Słowianie, ale naprawdę, dosłownie, wszędzie, wszystkie te ludy, które miały kontakt z gęśmi, uważały gęsi za ptaki święte. Za ptaki, które przynosiły życie, które budziły ziemię do życia w sensie takim pozimowym, ale też gdybyśmy przyjrzeli się tym mitom, wierzeniom, tak. Czy starożytnych Hindusów, czy starożytnych Egipcjan, słowiańskich nawet do końca nie znamy od tej strony, ale tam wszędzie bardzo był silny wątek tej gęsi, która albo znosi wielkie, złote, wspaniałe, jak słońce, prajajo, i z tego prajaja wychodzi stwórca i on tworzy całą resztę, albo, tak jak u starożytnych Egipcjan, bo ten pierwszy wątek, on bardziej jest taki właśnie staroindyjski, natomiast Egipcjanie wierzyli, że ziemia już była, ale była martwa, była cicha. I wówczas pojawia się on, wielki pragęgacz i swoim gębnięciem właśnie majestatyczny, tak dumny. Jest, budzi tę całą ziemię do życia. My, Słowianie, mieliśmy podobne wizje i wszędzie to są te gęsi właśnie, matka gęś, która jest trochę jak ziemia, jak początek życia, jak początek wszystkiego. Nie przez przypadek nasze pra-pra-pra-babcie, co tam pra-pra-pra-babcie, moja mama jeszcze, kiedy wyszła za mąż, to dostała od swojej mamy gęś. No to były takie jeszcze popularne, tak, że każdy kupował gęsi albo sobie po prostu dawał tak w formie jest prezentu. Bo gęś była też, no w tych czasach był już nie jednak tak odległy. No teraz to już tak troszkę inna historia. Tak, była też ptakiem właśnie, ptakiem płodności, ale ptakiem też takiego domowego miru, stabilizacji. Gęsi były boskie, gęsi były święte, a do tego mają w sobie tyle klasy, no jej wysokość gęś. No po prostu. Jacku, tak, jeżeli chodzi o gęsi, to bardzo mnie poruszyły, czytając Twoją książkę, ich relacje rodzinne. To, jak przeżywają na przykład stratę partnera, albo małe gąsiątko straci rodziców, jak ono lamentuje, to one po prostu w zachowaniu są podobne do ludzi. Jak wyglądają te ptasie rodzinne relacje? Ja w ogóle myślę, że przyglądając się życiu gęsi, takiemu prywatnemu życiu gęsi, to... Bo to opisujesz, tak, prywatne. To jest właściwie, to jest opera mydlana. I to jest takie interesujące, dlatego że to bardzo przypomina to, jak my żyjemy. Siebie obserwowali w jakimś programie. I my tak jak te gęsi, my żyjemy w tych wielkich koloniach, a czasami trochę mniejszych, bo te wielkie to są miasta, te mniejsze to są wsie. I tam się dzieje, tam się bardzo dużo dzieje. Tam są te związki, te małżeństwa, przeważnie zawierane na życie. Gęsi też to robią. No
właśnie na całe życie się tak, wiążą gęsi. Tak, wiążą się na całe życie, no ale co z tego, kiedy czasami po drodze zdarza się coś takiego, że trzeba się rozstać. No jak one sobie radzą z tymi emocjami? Jak one to pokazują? No wszystko pewnie zależy od tego, kto właśnie... Lepiej sobie pewnie radzi ten, kto odchodzi, niż ten, kto zostaje. Ale ja rozumiem, że tutaj też pytasz o takie sytuacje typu ginie partner. Tak, ginie partner i co wtedy wdowa, wdowiec gęsi? Bardzo różnie, bardzo różnie. Czasami jest tak, że ten wdowiec albo wdowa szybko znajduje sobie pocieszenie gdzieś tam u kogoś innego, bardzo często już dobrze sobie znanego. No tak właśnie, dlaczego? Bo to też o tym wspominasz. Dlatego, że one się znają. Tak, one się po prostu znają. One się znają. Zresztą w ogóle te wszystkie takie zlotowiska gęsi, zimowiska gęsi. Mówimy o gęsiach, które gdzieś tam mieszkają, na przykład w północnej Europie, a północna Europa jest bardzo rozległa. Do tego jeszcze kawał Syberii. No i przylatują na zimę na przykład do Polski, do Ujścia Warty albo gdzieś tam w Dolną Odrę. I okazuje się, że takie miejsca są dla nich trochę jak spotkania, zloty rodzinne albo spotkania wielkiej klasy. One się znają, one się rozpoznają, one potrafią nawet, one nawet wiedzą, kto jest skąd. Tak, i też wspominasz w książce, że ważny dla gęsi jest w ogóle status, że każda gęś tak. powinna wiedzieć, kto jest w kim stadzie. Tak, oczywiście, znaczy. Że tak. I gąsior jest najwyżej w hierarchii? Jak to? To jest... Tak się wydaje. Tak się przynajmniej wydaje. To znaczy, jeżeli chodzi o te relacje społeczne, to rzeczywiście gąsiory wydają się mieć, nie jestem pewien, czy wyższy status, ale one są trochę bardziej agresywne i one biorą na siebie takie funkcje przywódcze bardziej. Czyli no właśnie, jesteśmy gdzieś tam całym stadem, gdzieś sobie jemy, gdzieś sobie pływamy, no to gąsiory, ale też nie wszystkie gąsiory, tylko te szczególne gąsiory biorą na te siebie starsze. Właśnie, tak, te starsze, ci generałowie biorą na siebie funkcję właśnie taką monitoringującą. To są ci, którzy patrzą się, co się dzieje dookoła i innym gąsiorom niższym rangom nie wolno. Nie wolno pod wpływem. Nie wolno sobie uzurpować. Gęsi natomiast, to gęsi decydują o tym, on smali cholewki, ale to ona podejmuje decyzję, być z nim czy nie być. I młodszych gęsi nie wybierają. Tak zaznaczyłeś w książce. Tak, gęsi wolą bardziej doświadczonych partnerów, raczej niż młokosów. Mhm. Ale tam się naprawdę tak dużo dzieje i gdybyśmy właśnie chcieli się zastanowić, jak, albo gdybyśmy chcieli sobie wyobrazić, jak żyją gęsi tam od strony takiej emocjonalnej, relacji, związków i tak dalej, to one naprawdę żyją tak jak my. Tak, to jest po prostu telenowela. Tak, to jest niekończąca się telenowela, awantury, zdrady. A są patchworkowe rodziny. Chciałam wrócić do tych małych gąsiątek, które zostają same. Czy na przykład obce gęsi tak chętnie przygarną? To jest kolejna niesamowita rzecz. Bo kiedy biedne gąsiątko. Tak jest, kiedy gąsiątko traci z jakiegoś powodu swoich rodziców, oddziela się gdzieś tam, bo jest jakaś awantura właśnie, jakieś nieszczęście, jakiś bielik, albo jakiś głupi człowiek, albo ktoś tam. Ktoś tam coś zabierze tych rodziców. No tak, albo bo niektóre gęsi żyją w dość dużych koloniach i tam może być dość chaotycznie przy okazji takich właśnie wydarzeń. Wówczas małe gąsiątka, które się oddzieliły, odłączyły od rodziny, od rodziców, albo właśnie ich straciły, no mogą liczyć na to, że ktoś je przygarnie. Adopcja jest możliwa. Tak, adopcja jest możliwa. Adopcję, im starsze gąsiątko, tym trudniej, tym ta adopcja będzie trudniejsza. Dlaczego? Bo wcale nie z powodu, tych adopcyjnych adopcyjnych rodziców, ale z powodu rodzeństwa. No, konkurencja. Pojawia się konkurencja i one wtedy, kiedy już są takie nastolatki, już takie prawie że opierzone, to one bardzo niechętnym okiem łypią na
na dodatkowe rodzeństwo, bo tam już jest wszystko ustalone, już ta hierarchia dziobania, już wiedzą, który brat najsilniejszy, która siostra najliczniejsza. One sobie to wszystko ułożyły. Wszystko sobie tak ustaliły, tak, jest. Tak naturalnie. I nagle pojawia się ktoś zupełnie z zewnątrz, trzeba wszystko robić od początku. Mało tego, on jeszcze będzie konkurować o uwagę i miłość naszych rodziców. Nie, nie wpuszczamy. Więc muszą zmienić całe swoje życie. Tak jest. A jeszcze chciałabym wrócić do tych związków, bo 90% par ptaków wiąże się ze sobą co najmniej na jeden sezon. Tak jak jest. To jest? No bo gęsi wiążą się na całe życie. I jakie jeszcze ptaki tak mają? Oj, wcale nie tak mało. Natomiast gęsi, z gęsiami jest tak, gęsi, papugi, łabędzie, żurawie, kawki, kruki, wrony. Jest sporo takich ptaków, które łączą się, mało że łączą się na całe życie, to one cały czas są ze sobą. Znaczy, może nie dosłownie cały czas, bo dałem sobie też oddech, ale rzeczywiście potrafią ze sobą spędzić kilkadziesiąt lat. Gęsi są ptakami długowiecznymi, a łabędzie są jeszcze bardziej intensywne w tym byciu ze sobą, no bo tam jest trochę inna kultura, tam jest taka kultura macho. Gęsi są o wiele bardziej... Gąsiory zadzierają dziobę, ale tam jest sporo też takiego równouprawnienia jest więcej, krótko mówiąc. Natomiast łabędzie są macho, tam jest on rządzi, ona powinna być posłuszna. I tam kiedy łączy się para łabędzi, to on naprawdę rzadko kiedy ją spuszcza z oczu. O, tam już jest tak jest. Są zazdrośnie o siebie. U gęsi jest łatwiej. Bewiki właśnie to są to jest gatunek łabędzia, który jest już... To już są wierne do końca życia. Trudno od wierniejszych, bo jest to też przy okazji jeden z najlepiej poznanych ptaków. Na te blisko już 70 lat badań, bardzo takich bliskich badań w terenie i na dziesiątki tysięcy par przebadanych bilików do tej pory zarejestrowano tylko 3 rozwody. Więc nasze babcie prawdopodobnie nie przez przypadek, praprababcie i te lepiej urodzone wkładały swoim mężom i kochankom, podejrzewam, puch łabędzi do poduszek, bo on miał właśnie przytrzymać trzeba. Wiem, o co chodzi, a ja się tak zastanawiam, od czego to zależy? Para na jeden sezon i na całe życie. Co jest korzystniejsze też z punktu widzenia przyrody? To jest bardzo dobre pytanie, na które nie ma bardzo jednoznacznej odpowiedzi. Dlatego, że niektórzy badacze wyciągają takie na pewno słuszne wnioski i sprowadzają na przykład do myśli, no tak, jeżeli ptaki no właśnie, łączą się w parę, jest sezon lęgowy, sezon lęgowy się kończy, one mają przed sobą długą migrację, na przykład 4, 5 czy tam 10 tysięcy kilometrów, no nie ma sensu zostawać w tej parze, bo to właściwie utrudnia im funkcjonowanie, no biorąc pod uwagę właśnie taką daleką wędrówkę, a to jest naprawdę ryzykowny biznes, te ptasie migracje. Więc lepiej się w tym momencie rozstać i spotkać się z powrotem mniej więcej w tym samym miejscu w przyszłym roku. Ale przecież gęsi też latają czasami na wiele tysięcy kilometrów i tego nie robią. Więc nie ma jednoznacznej odpowiedzi. To znaczy jest bardzo wiele przykładów, które będą potwierdzały taką czy inną teorię, ale ogromna różnorodność po prostu. Po prostu. A czy ptaki się zdradzają, jak z tymi zdradzami w tych gęsiach? Oczywiście, że tak. Są ptaki, gdzie zdrad jest bardzo mało. Ja wspominałem o tych łabędziach, które mają taką... Osobiście nigdy nie byłem w związku z macho, ale wyobrażam sobie, że bardzo trudno jest być w związku z macho i pozwolić sobie na romans. To jest bardzo ryzykowne, więc łabędzice nawet gdyby chciały romansować, to za bardzo nie mają takiej możliwości, bo to się kończy skończyłoby się to ogromną awanturą, a łabędzie są bardzo silne i to byłoby dramatyczne. Gęsi częściej się zdradzają. Zdradzają się tak, żeby nikt nie widział,
bo jak zobaczę, to też będzie awantura. To, co mnie najbardziej, bawi u ptaków, czy to będą gęsi, czy to będą sroki, czy jakiekolwiek inne ptaki, które żyją w parach. Z założenia są to pary, to właśnie sobie wierne, ale z tą wiernością różnie bywa. Więc kiedy one są w parze, kiedy pojawia się ten moment zbliżenia, to on zwykle jest obudowany sporą grą wstępną. No bo samo zbliżenie, seks u ptaków, w przyrodzie w ogóle to jest bardzo... Moment przekazania sobie materiału genetycznego to jest bardzo krótki moment najczęściej, bo jest to dość ryzykowne. Natomiast szczególnie ptaki obudowały to taką właśnie grą wstępną, więc gra wstępna jest, ona jest duża, jest czasami bardzo właśnie taka udrapowana, ale sam moment oczywiście to są znowuż tam kilka sekund. A jak wybrać tego najlepszego partnera? To tylko jeszcze powiem, że właśnie kiedy one się zdradzają, to nie ma nawet gry wstępnej. Są absolutnie świadome tego, że nie ma czasu na grę wstępną, jest tylko akt zdrady, znaczy jest to zbliżenie z nie swoim partnerem i ptaki szybko się rozchodzą. I się rozchodzą w swoje strony. Tak. Tak mówiliśmy o tych bewikach, a ja sobie przypomniałam wspaniałe badanie, bardzo takie odlotowe, jeżeli już tak mówimy o ptakach. Sasza Dęcz, dobrze wymawiam nazwisko, tak. Postanowiła polecieć na paramotolotni kilka tysięcy kilometrów, żeby odtworzyć szlak bewików. Chciałabym, żebyś opowiedział nam troszkę o tym badaniu, bo to jest odlotowe. To jest odlotowe, ale Sasza Dęcz jest odlotową dziewczyną. Sasza Dęcz ruszyła w ten projekt, to był chyba rok 2016, może chyba 2016. Ja miałem przyjemność koordynować jej przelot nad Polską. A to też goniła jakieś ptaki? Tak, ona leciała szlakiem bewików. A, bewików, czyli to jest cały czas ten szlak. Mówimy o tym szlaku, koordynowałeś ten szlak. Ale tutaj tylko na tym odcinku polskim, bo Sasza leciała górą i owszem, na paramotolotni. Towarzyszyli jej lotniarze z różnych krajów, akurat z tych krajów, gdzie właśnie przelatywała. U nas dołączył do niej zespół Black Wings, tak się nazywają. I fantastyczni ludzie z Bydgoszczy. Sasza w każdym razie leciała szlakiem bywików z Syberii na jej zimowiska do Slimbridge na zachodnich rubieżach Wysp Brytyjskich. Sasza też chciała zobaczyć. Chciała zobaczyć na własne oczy i przede wszystkim chciała zobaczyć to z punktu widzenia, z lotu ptaka, z punktu widzenia bewików, czyli nie chciała jechać samochodem, nie chciała jechać rowerem, chciała polecieć tym szlakiem bewików, czyli z ich lęgowisk w Syberii, aż właśnie na Wyspy Brytyjskie. Chciała zobaczyć, jak to jest mierzyć się ze złą pogodą, jak to jest... Z przeciwnościami losu, które są tak jest, ta pogoda, te linie napowietrzne, bardzo niebezpieczne. No i co zaobserwowała? Ja często się na przykład a propos linii zastanawiałem, jak to jest, że ptaki ich nie widują i tyle z nich ginie, rozbija się na liniach napowietrznych właśnie. A Sasza mówi, słuchaj, jak jesteś tam na górze, to ich nie widzisz. Ja się zastanawiałem często, bo ptaki mają doskonały wzrok, więc myślałem sobie, jak to jest, prawda? Mam świadomość tego, że one mają ten martwy punkt przed sobą, niektóre, łabędzie na przykład, bo one mają widzą więcej raczej po bokach niż przed sobą. Ale mówi, że przede wszystkim tego nie widać, a jak jeszcze pogoda jest kiepska, to po prostu dosłownie linii napowietrznych nie widać. W kiepskiej pogodzie wiele ptaków migruje czy leci niżej, więc tym łatwiej rozbijałem się właśnie o takie linie napowietrzne. Sasza Dęcz przeleciała ponad 7 tysięcy kilometrów na tej paramotolotni. 11 krajów. W tych wszystkich krajach spotykała się z ludźmi nie tylko, jakby to powiedzieć, promocyjnie czy komunikacyjnie, ale też wiele rzeczy udało jej się przy okazji tego projektu
wiele informacji zebrać, wiele rzeczy za przeproszeniem załatwić. No i co zaobserwowała przy okazji tego projektu? Łabędzie są wciąż strzelane, mimo że te akurat ptaki, bewiki, są chronione różnymi międzynarodowymi konwencjami, bo to jest też jeden z gatunków ginących. Zresztą dlatego Sasza w ogóle wybrała się w podróż za łabędziami, ponieważ z jednej strony jest to ptak herbowy stowarzyszenia, z którym Sasza była związana, czyli brytyjskiego WWT, nie mylić z WWF-em. Z drugiej strony, no na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, ta populacja, czy ilość łabędzi, które, bewików, które przelatywały na zimę do Europy, zmalała blisko o połowę i spadła do zaledwie około 18 tysięcy ptaków. Więc oni tam zaczęli się zastanawiać, o co chodzi. Bo to się nic nie zmienia za bardzo te warunki, tak, a populacja spadała, tak, wszystko było niby okej. Okay. Dokładnie, w Europie za dużo się inaczej. Wiedzieli, że na lęgowiskach nic się takiego nie wydarzyło, więc o co chodzi, co może być przyczyną. Dlatego ona chciała spojrzeć na tę drogę z ich punktu widzenia. No i okazało się, że to co zwykle, czyli zanik siedlisk, tam gdzie pradziadkowie tych łabędzi mogli się zatrzymać, żeby coś zjeść i się wyspać, odpocząć. Mam na myśli różne mokradła. No mokradeł już nie ma, bo zostały osuszone, jezioro zabudowane, strasznie gęsta infrastruktura dróg i tych sieci napowietrznych, fermy wiatrowe. Wszystko jest w porządku, kiedy jest bardzo dobra widoczność, ale kiedy widoczność jest kiepska pogoda, to wiele ptaków w takich okolicznościach ginie. No i ptaki są, łabędzie są ciągle mocno strzelane, nielegalnie. W tej kwestii się nic nie zmieniło. Tak jest. Prześwietlają te bewiki. WWT bardzo je, znaczy jakby to powiedzieć, no, mocno je bada pod każdym kątem. Między innymi, kiedy ptaki są chwytane, przy okazji takich badań niektóre są chwytane, to no, 1/3 z tych ptaków chwytanych przy okazji akcji obrączkarskich i tak dalej, one są też prześwietlane. 1/3 z nich nosi ślady śrutu myśliwskiego w ciele. No i wiele z nich też, łabędzie są szczególnie na to wrażliwe, umiera w wyniku zatrucia śrutem ołowianym, które one niechcący gdzieś tam łykają, zbierając go spod wody czy z mąki. Ale to i tak fascynujące badanie i chyba szalenie, niezwykły. No tutaj mamy obserwację, tak na własnej skórze przeżyła to Sasza Dęcz. W czym jesteśmy podobni do ptaków? Bo według badań mamy 50 wspólnych genów odpowiedzialnych za mowę, śpiewanie. Tak. Więc tu już mamy, a jest to dopiero początek. To jest dopiero początek. Śpiew, mowa, muzykowanie, co dalej? To jest dopiero początek. Emocje, ptaki są bardzo emocjonalne. Ja się czasami śmieję z tego, że one są trochę gorętsze od nas. Mają naturalnie, ich temperatura jest bliższa 40 stopniom, my tylko 36,6, ale to też powoduje, że rzeczywiście one w tych swoich reakcjach są silniejsze, gwałtowniejsze. Ptaki są na pewno bardzo emocjonalne. Ptaki, tak jak my, są wzrokowcami. To wbrew pozorom jest ważna. To mocno wpływa na to, jak funkcjonujemy. A jak rozpoznają siebie ptaki i nas? Gęsi na przykład. No zaczęliśmy dzisiaj od gęsia, od gęsi. Gęsi rozpoznają i siebie, i nas po dziobie. No, po twarzy, no właśnie to tak wspominasz, że... Tak jest, ale jak to możliwe, że ptak też nas dokładnie rozpoznaje po twarzy? No właśnie, wspomniałem o tym, że gęsi są wzrokowcami, tak jest. One, ptaki są wzrokowcami, co między innymi oznacza, że zwracają uwagę na szczegóły. No, takie detale. My nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, na ile szczegółów one zwracają uwagę i zwykle pomijamy te ptaki, pomijając to, że ptaki to są ptaki, my jesteśmy ssaki, ale one są też malutkie. I to, jakby to powiedzieć, my jakoś instynktownie lepiej reagujemy na zwierzęta duże.
A inaczej, przywiązujemy do nich więcej wagi albo podświadomie przypisujemy im wyższą inteligencję i tak dalej, i tak dalej. No, słonia darzymy, krótko mówiąc, większym szacunkiem niż taką mysz. Ale tak się składa, że żaden ptak nie jest tak wielki jak słoń, a wiele ptaków jest tak małych jak mysz. Więc te ptaki my traktujemy trochę po macoszemu. I zwykle mamy skłonność do tego, żeby wszystkie ptaki traktować tak samo. Ale tam jest prawie że 11 tysięcy gatunków różnych ptaków. To jest trochę tak jak z ssakami, chociaż ssaków jest zaledwie 4,5 tysiąca. Ale to, co chcę powiedzieć, to, że każdy jest inny. Natomiast to, co nas łączy generalnie z ptakami, to jest między innymi właśnie to, że to jest to, że jesteśmy wzrokowcami i nie ma w tym nic nadzwyczajnego w gruncie rzeczy, jak na to z tego punktu widzenia spojrzymy, że one rozpoznają nas po twarzy, siebie też. Poza tym mają doskonałą pamięć. Chcielibyśmy mieć taką pamięć jak ptaki. Życie byłoby o wiele prostsze. Pewnie byśmy rozmawiali już wszystkimi językami świata. No i skąd ten ptasi móżdżek? Głupia gęś. Głupia gęś to jest w ogóle... Właśnie, skąd to się wzięło? Kompletnie nieprzystające. Tak inteligentne. Tak inteligentne, tak zadzierające nosa. Jeszcze mówią o nich głupia gęś. Sylwia nie powiedziała być może bardzo ważnego, że to być może też pokazuje, jak ważne gęsi były dla nas kulturowo. Mianowicie gęś ma ten sam źródło słów, tę samą podstawę słowotwórczą, a nawet często podobne brzmienie we wszystkich językach indoeuropejskich, prawdopodobnie szerzej. Gęś może być jednym z pierwszych ptaków, którego ludzie w ogóle zaczęli nazywać. I czy pójdziesz właśnie do Indii, czy pójdziesz do Irlandii, czy gdziekolwiek nie pójdziesz, to się okaże, że gęś brzmi podobnie, a jak jeszcze zanurkujesz właśnie słowotwórczo bardziej w takie czy inne brzmienie gęsi, to się okaże, że tam jest ta sama podstawa. A czy ptaki mają swoje rytuały? Tak się zastanawiałam, czy jak rodzi się taki słowik, to czy on od razu ma talent do śpiewania, czy on po prostu ćwiczy? Talent może mieć, ale musi ćwiczyć i bez ćwiczenia nie zaśpiewa. Czyli ćwiczą śpiewanie. Muszą ćwiczyć śpiewanie. Fajny przykład tutaj dałaś, te słowiki. Okazuje się, że różnica między słowikiem a słowikiem może być ogromna, bo niektóre słowiki śpiewają tylko, wszystkie świetnie śpiewają, naszym zdaniem na pewno, ale niektóre śpiewają tylko 50 fraz, a inne 200. Co pokazuje, jak ogromna różnica jest w talencie między jednym słowikiem a drugim. Bo musiał pracować nad tym. Muszą bardzo długo pracować i muszą bardzo długo ćwiczyć. Muszą bardzo dużo ćwiczyć. Pierwowzorem, czy tą matrycą, na bazie której się potem one ćwiczą, to jest pieśń taty. A jak rozpoznawać głos ptaków? Jakie masz takie wskazówki dla naszych widzów, żeby tak zacząć rozpoznawać nie tylko po głosie, ale też po wyglądzie? Ja mam jedną podstawową wskazówkę. Jak się uczy? Zacznijcie Państwo zwracać uwagę na ptaki. Po prostu. Oglądamy przez okno, wychodzimy na spacer, żeby być świadomym i po prostu zacząć obserwować. Zacznijmy zwracać na nie uwagę i potem się okaże, że one, nagle się okaże, że one są, nagle się okazuje, że jest jeszcze jakieś życie obok nas, jest jeszcze ktoś inny, kto też żyje, kto inaczej wygląda, ma inne albo takie same problemy, ale to jest fajne, to jest też chyba, myślę, że to jest też ważne dla naszego zdrowego funkcjonowania, że jest jeszcze jakieś inne życie. Zacznijmy zwracać na nie uwagę, a reszta sama przyjdzie. Potem przyjdą nazwy, potem zacznijmy zwracać uwagę na to, jak one się odzywają, ale ja myślę, że ta uwaga to jest... Zacznijmy od tego, żeby zwracać uwagę na to, co widzimy i ewentualnie co słyszymy. A gdzie pojechać w Polskę na ptaki? Biebrza, Dolina Noteci, jakie miejsca? Gdzie je obserwować? Jasne, Biebrza jest fantastyczna i wiosna jest idealnym miejscem, idealną porą na to, żeby się wybrać na ptaki. Ale to jest aż z Warszawy, przynajmniej licząc, to jest aż jakieś 200-250 kilometrów. Ja myślę, że najlepiej wyjść na ptaki te pierwsze, idąc do pracy,
do sklepu, może na spacer niedzielny, do warszawskich łazienek albo wzdłuż praskiego nabrzeża Wisły. Tam się tyle dzieje, tam jest tyle ptaków. Z ptakami fajne jest to, że my naprawdę nie musimy wyjeżdżać na koniec świata. A zacznijmy od tej uważności. I się okaże, że one są. Że one są. A na przykład za granicą, jakbyśmy chcieli zobaczyć wiele gatunków ptaków, opisujesz w swojej książce podróż na Wyspy Brytyjskie, Farne Islands. I tam są te przepiękne maskonury. Nie ukrywam, że moi ulubieńcy i też są chyba gwiazdami pierwszego planu na tych wyspach. Możesz maskonury nam coś tak o nich powiedzieć? Co one robią na tym morzu, na północnym Atlantyku? Maskonury są gwiazdami pierwszego planu wszędzie, gdzie się pojawią. To są wspaniałe. Tak, to są rzeczywiście niezwykłe. One są tyleż dramatyczne, co rozczulające przez tę swoją taką księżycową twarz, kolorowe dzioby. Są naprawdę bardzo takie ludzkie, a przy tym maskotne, powiedziałbym. Co robią na północnym Atlantyku? Okazało się, że jeden z nich niedawno przeleciał 7700 kilometrów w ciągu jednej zimy. Bo one z tych wspomnianych przez ciebie, Sylwio, Farne Islands, no któregoś dnia muszą stamtąd... No to tylko chyba jest na chwilę, to tak? jest na chwilę w gruncie rzeczy. Maskonur jest typowym ptakiem morskim, a ptaki morskie, czy to będą pingwiny, czy maskonury, czy alki, czy nużyki, czy albatrosy, one tam kotwiczą przez jakiś czas na takiej czy innej wyspie, takim czy innym klifie, ale to nie jest ich ulubione miejsce. One tam się pojawiają, jest żeby... ścisk dosyć. Tak jest, tam jest ścisk, tam jest ciasna kolonia. One się tam pojawiają po to, żeby znieść jajo, wysiedzieć to jajo, wychować to młode i jak najszybciej się stamtąd zabrać. Spotkamy się, kochanie, w przyszłym roku o tej samej porze, albo za 2 lata, bo mogę sobie zrobić przerwę, będę zmęczony albo zmęczona. Bo wychowanie dziecka to jest jednak spory wysiłek. I co tam jeszcze mówię dziecka, bo tam przeważnie jest jedno dziecko. Więc one stamtąd się zabierają, siadają na wodzie i sobie pływają po tej wodzie. No można tak płynąć przez całą zimę 7000 kilometrów, prawie 8, czemu nie? Mhm. Jakie gatunki jeszcze tam są fantastyczne, które można zaobserwować? Farne Islands zdecydowanie, jeśli ktoś chce mieć dużą ilość ptaków, silną dawkę z każdej strony, przy czym dla nas są to ptaki dość egzotyczne, to Farne Islands jest doskonałe. Maj, czerwiec będą bardzo dobrym czasem, żeby pojechać na ptaki morskie właśnie do Anglii. Wspominałaś o bieberze. No właśnie, bo tam to wodniczkę chyba tak można zobserwować. Co jeszcze? Wodniczkę można zobserwować, ale wodniczka jest wielkości wróbla, podobna do wróbla. Można ją pomylić tak. Można ją pomylić z wróblem, chociaż wróbla trudno byłoby tam, gdzie żyje wodniczka, czyli bardzo mokra, bagienna łąka. Ale sam ptak jest, jakby to powiedzieć, wizualnie nam tutaj niczego za dużo nam wizualnie nie zrobi. Natomiast jeżeli mamy temperament birdwatcherski przede wszystkim, czyli lubimy zaliczać rzadkie ptaki, to jest taki właśnie gość, który odhacza. Ale to już mówimy o Twitcherze. To jest Twitcher, tak jest. A birdwatcher to jeszcze tak zdroworozsądkowo. Tak, birdwatcher, zdroworozsądkowy człowiek, to każdy z nas jest czasami chyba birdwatcherem. Bo przygląda się różnym ptakom, a jak nie, to czas być. I to jest właśnie bez szaleństwa, bez rywalizacji, dla przyjemności obcowania z ptakami, z przyrodą, dla przyjemności chłonięcia tej chwili, tej urody, tego piękna, tejże różnorodności, jaką ptaki na pewno nam zapewniają. A w tym roku sobie tak myślę, że to był tak naprawdę ten rok ptasiarsko rozpoczął się dobrze, bo była ta sikorka, lazura po 43 latach. A ostatnio to jeszcze, było coś dla twitcherów. A ostatnio jeszcze kalandra szara, nie pomyliłam nazwy, po 143 latach pojawiła się w Polsce. Proszę to też jest niesamowite. I jeszcze sęp płowy podobno krążył tu i ówdzie. Tak, czyli też jeszcze on był. Tak no jest. Właśnie, ale wracając jeszcze do tych Twitcherów, bo to może być też niezły biznes. To może być niezły biznes. Ptasiarstwo w ogóle jest niezłym biznesem. Jest takie jezioro w Turcji. Kus się nazywa chyba. Ono ma kilka nazw. Jedną z nazw jest
jest kus. To nie jest, to jest park narodowy i rezerwat w jednym. Nie jest duże to jezioro, kilka tysięcy hektarów. Jezioro z przyległościami. To jezioro jest dość płytkie, właśnie bardzo taka zróżnicowana linia brzegowa, sporo szuwarów, mielizn. To, co ptaki lubią najbardziej, to, co jest też takie fajne dla krajobrazu. Oni każdego roku mają tam, zarabiają na birdwatcherach ponad 100 milionów dolarów, a to jest naprawdę niewielkie jezioro. Ogromna ilość pieniędzy, którą generują właśnie birdwatcherzy, w tym twitcherzy. Amerykanie są dobrym przykładem takiego. Też chyba są pionierami. Jeśli chodzi o birdwatching, tak, anglosasi są pionierami. On tam wykluł się na Wyspach Brytyjskich, tak jak wiele innych fajnych rzeczy kulturowo. No i Brytyjczycy oczywiście, tam co drugi, co trzeci Brytyjczyk myślę, że jest birdwatcherem. Tak jest. Dlatego. Natomiast Amerykanie, 20% Amerykanów deklaruje się jako ptasiarze, jako birdwatcherzy, a 20% to jest chyba około 70 milionów ludzi. Birdwatcherzy amerykańscy wydają rocznie 36 miliardów dolarów. To się wydaje mało prawdopodobne, bardzo, ale to nie jest mało prawdopodobne, bo tu bierze się pod uwagę to wszystko, co jest ważne dla birdwatchera, dla ptasiarza. Książki, przewodniki, lornetki, lunety, odzież, jedzenie, różne aplikacje, różne gadżety, w które birdwatcherzy lubią się też, którymi birdwatcherzy lubią się też otaczać. Muszą też wydawać pieniądze na to, żeby podróżować z miejsca w miejsce. Tam się zatrzymują w różnych hotelach, pensjonatach i tak dalej, i tak dalej. Jest taka mała wyspa Mull u wybrzeży, u zachodnich wybrzeży Szkocji. I oni tam reintrodukowali bieliki. Te bieliki, ogromne ptaki, robią też im ogromny biznes. Na tej naprawdę malutkiej wyspie birdwatcherzy zostawiają, w zasadzie są to wewnętrzni birdwatcherzy, brytyjscy, zostawiają 5 milionów funtów każdego roku. Te cyfry zresztą ciągle rosną. I jeszcze bieliki dają pracę tam stu kilkunastu osobom. Także tak, ptaki i ptasie miejsca to może być dobry biznes. To jest bardzo dobry biznes, tak jak rozmawialiśmy przed anteną, że James Bond też zawdzięcza swoją nazwę, to też tak się nazywał rzeczywisty ptasiarz. Tak się nazywał rzeczywisty ptasiarz i badacz ptaków i Ian Fleming, który właśnie był ptasiarzem i to takim pierwszej wody. No nie przez przypadek Jamesa Bonda właśnie nazwał imieniem tego autentycznego ptasiarza, autentycznego badacza ptaków. Ale jest jeszcze parę fajnych nazwisk, z których ptasiarzy i mało kto sobie zdaje sprawę, że na przykład Cameron Diaz jest ptasiarką. Jest ptasiarką. Tak jest. Agatha Christie. Nie tylko kryminały, ale też ptaki. Theodore Roosevelt, jeśli chodzi o amerykańskich prezydentów, jeszcze jeden był ptasiarzem, Jimmy Carter. Sporo takich, Mick Jagger, proszę bardzo. Proszę bardzo, nie trzeba daleko. Tak, więc jeżeli chcemy być w dobrym towarzystwie, to myślę, że ptasiarstwo, birdwatcherstwo to jest kierunek. To jest ta grupa. W tej części rozmowy zdradziliśmy Państwu wiele tajemnic o ptakach, ale jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej, to zachęcam do przeczytania książki Jej Wysokość Gęś, opowieści o ptakach, które snuje autor, który jest dzisiaj moim gościem, Jacek Karczewski. Są to też relacje samego autora z różnych podróży do wspaniałych miejsc i spotkań z ptakami, z ptasimi bohaterami, bo tak je określa Jacek. No plus fantastyczne zdjęcia, może pokażę Państwu.
O. Ilustracje, tak, ilustracje robią dużo. Bardzo dziękuję Jacku za rozmowę. Ja bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za czas i już niech ptaki będą z nami. Muszą być z nami, tak. Dbajmy o przyrodę, ptaki są częścią naszego życia. To był Jacek Karczewski, ptasiarz, przyrodnik ze stowarzyszenia Jestem na Ptak. Dziękuję Jacku. Dziękuję bardzo. Dziękuję również Państwu za to spotkanie. Dziękuję, że oglądają Państwo Biosferę. Jeżeli chcieliby Państwo zgłosić jakiś temat, bądź posłuchać jakiegoś swojego ulubionego gościa, bądź Państwo są studentami i chcą się pochwalić jakimś fantastycznym eksperymentem, to proszę pisać. Zostawiam swojego maila biosferaprogram@gmail.com. Dziękuję bardzo. Dziękuję Jacku. Dziękuję. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.